Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim wykładzie z cyklu o historii kina żydowskiego. Dzisiaj Michalina opowie nam o tym, co się działo w kinie żydowskim w Polsce po 1968 roku. Może jest to ostatnie spotkanie z serii, ale nie ostatnie spotkanie z Michaliną, bo zapraszamy już dzisiaj Państwa na wydarzenie, które odbędzie się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, na żywo tym razem. Spotkamy się 28 czerwca o godzinie 18 w JCC Kraków. Serdecznie zapraszamy już dzisiaj na to w miarę odległe spotkanie. Dzisiaj o 68, po 68, co się działo w kinie żydowskim. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle bardzo mi miło się z Państwem przywitać. Zacznę może od udostępnienia ekranu, żebyśmy mieli przed sobą już prezentację. Okej. Wszystko powinno być widoczne. No tak, tak jak Justyna, jak zwykle bardzo miło wszystko zapowiedziała, dzisiaj porozmawiamy, jest to nasze piąte spotkanie z serii, dzisiaj porozmawiamy o tym, co się działo w Polsce z tymi wątkami żydowskimi w polskim kinie, z tym kinem żydowskim, tak jak go tutaj na potrzeby tych wykładów rozumiemy, po 68 roku. Natomiast to nie będzie, ponieważ no, jak sami się Państwo na pewno domyślają, być może teraz niektórzy z Państwa właśnie o tym myślą, no to jest spory kawałek czasu, a skoro ostatnie spotkanie to być może od 68 roku aż do dzisiaj, no byłoby to albo niemożliwe, albo trzeba by było omówić wszystkie bardzo ciekawe tematy i wątki, kolokwialnie mówiąc, po łebkach. Więc dzisiaj zajmiemy się tym kinem i tymi wątkami po 68 roku, którym zakończyliśmy poprzedni wykład, do którego odsłuchania, obejrzenia oczywiście jak zwykle zachęcam wszystkich z Państwa, którzy nie mogli być obecni. I dojdziemy sobie do transformacji 89 roku. Pokrótce oczywiście powiem też o wpływie transformacji na kształt polskiego kina. I porozmawiamy o tej pierwszej dekadzie po transformacji, czyli o latach 90., które dla polskiego kina były no bardzo ciekawym i jednocześnie trudnym okresem, bo zupełnie innym niż te kilka dekad wcześniej. I na tym sobie niejako skończymy, ponieważ te dwie ostatnie dekady aż do dziś chciałabym, żeby były przedmiotem debaty, którą Justyna właśnie zapowiedziała, czyli tego spotkania zamykającego serię, debaty nad wątkami żydowskimi we współczesnym polskim kinie, czyli tym kinie właśnie ostatnich powiedzmy 20 lat i tego, co się wokół tego działo. Także wszystkich Państwa, którzy mogą być obecni właśnie 28 czerwca w Krakowie, serdecznie zapraszam. Gościnią tej debaty będzie dr Joanna Preisner, więc na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawie. Ale to tak, no właśnie, takim tytułem szybkim wstępu, zawsze ta cezura czasowa na samym początku, ale myślę, że to się w jakiś sposób przydaje. Przepraszam. Teraz się zmienił slajd. No właśnie, jeszcze dosłownie takim szybkim przypomnieniem odnośnie tego, czym zakończyliśmy poprzedni wykład, który kończył się właśnie na 68 roku. No, myślę, że nie muszę przypominać tej oczywistości, ale mimo wszystko te nazwiska zawsze gdzieś tam są warte zapamiętania, wymienienia, właśnie choćby po to, żeby podtrzymać o tych wydarzeniach pamięć. No, 68 rok zaskutkował po pierwsze tym, że Polska straciła wielu filmowców, oczywiście nie tylko, ale tutaj o świecie kina i o kształcie kina polskiego mówimy. To tylko część takich nazwisk, które pojawiają się w takim oficjalnym, może nie komunikacie, ale takim artykule, wspomnieniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich odnośnie marca 68. I no, nawet taki skrawek myślę, że już robi pewne wrażenie. Jeśli chodzi o skalę tej utraty, tych wyjazdów. No ale oprócz tego, że dużo osób wyjechało, dużo osób po prostu pracujących w kinie, niekoniecznie zajmujących się nawet kinem żydowskim czy tymi filmami z wątkami żydowskimi związanymi, no to ogólnie tematy żydowskie oczywiście
miały pewien kłopot zaraz po tych wydarzeniach, nastąpiło spowolnienie. No i właśnie taką główną myślą tego dzisiejszego wykładu jest to pytanie takie rzucone powiedzmy w eter. Czy to kino żydowskie po 68 roku gdzieś zwolniło, czy rozkwitło w takim znaczeniu, że może coś nowego się w nim pojawiło, że jeśli pewne tematy nie były już powiedzmy możliwe do poruszenia, albo nie można było ich poruszać wprost, no to czy właśnie paradoksalnie ten tragizm tych wydarzeń dał jakieś podłoże dla nowego rozwoju, dla poruszenia wątków innych albo nawet tych samych, ale inaczej. I myślę, że no spróbujemy sobie gdzieś tam na to pytanie odpowiedzieć, a przede wszystkim Państwo oczywiście będą mogli sami się nad tym zastanowić. Więc tak, no tutaj od tego te wyjściowe wydarzenia, marzec 68, od tego chciałam zacząć i gdzieś o tym jeszcze przypomnieć. I tak jak wcześniej zapowiedziałam, pierwszy okres dzisiaj podczas wykładu, którym się zajmiemy, no to ten od 68 roku aż do transformacji ustrojowej 89. Oczywiście podobnie tak jak przy poprzednich wykładach, ale wolę zawsze to zastrzec, to nie będzie tak, że powiemy o wszystkich dosłownie filmach, gdzie te wątki żydowskie gdzieś tam się przejawiały, pojawiały, bo byłoby to niemożliwe, nie mamy aż tyle czasu, ale jednocześnie, ponieważ chciałabym, żeby mieli Państwo jakby świadomość takiej, no właśnie, pewnych tendencji, pewnej skali, no to na przykład w przypadku tego okresu trzeba zaznaczyć, że te filmy, o których będzie mowa, szczególnie jeśli chodzi o lata 70., bo później właśnie o latach 80. jeszcze powiem o tym, że widać pewne rozluźnienie. Natomiast w latach 70. zdecydowanie widać było pokłosie tych wydarzeń marca i widać było, że te tematy no po prostu są dużo oszczędniej poruszane, nie z takimi możliwościami jak wcześniej. I to, że nie mówię o wszystkich filmach, to nie oznacza, że pomijam jakieś wielkie tytuły, bo tak naprawdę nawet jeśli się gdzieś pojawiały jeszcze, to często były jakieś filmy krótkometrażowe, czasem jakaś etiuda, troszkę dokumentów, a my tutaj rozmawiamy o filmach jednak z pewnym wskazaniem na filmy fikcjonalne. Ale tak, jeśli mowa o samych latach 70., od których zaczniemy, bo idziemy chronologicznie, to zdecydowanie, mimo wielkich artystycznych sukcesów, o czym zaraz będzie mowa, widać, że widać takie spowolnienie po tych wydarzeniach. No i właśnie, przed sekundą zaczęłam od tego, że mimo artystycznych sukcesów. Myślę, że to jest tytuł, Sanatorium pod Klepsydrą to tytuł, którego większości z Państwa, albo nawet wszystkim nie muszę w żaden sposób przedstawiać, bo to jeden z najbardziej charakterystycznych tytułów w historii polskiego kina, także jeden z takich bardziej utytułowanych. I no właśnie, mimo że jak Państwo widzą tutaj początek lat 70., tematyka zdecydowanie żydowska, o czym co zaraz rozwiniemy, no to się nie dosyć, że się pojawił, no to właśnie to i w dodatku odniósł ten, przepraszam, wyskoczyło mi coś, nie mam pojęcia, czy Państwo też to widzą, okej, chyba jest dobrze, to odniósł sukces, no ale jak do tego doszło? Zatytułowałam tutaj tę część dotyczącą filmu Sprawa Sanatorium pod Klepsydrą, ponieważ to była taka podwójnie skomplikowana sprawa, można tak powiedzieć. Bo ten film, szczególnie jeśli rozmawiamy o nim na takim wykładzie dotyczącym historii kina żydowskiego w Polsce, trzeba ująć z takich dwóch perspektyw. Z jednej strony on był podwójnie powiedzmy skomplikowany, bo z jednej strony z jednej strony były te kwestie realizacyjno-koncepcyjne, tak, czyli po prostu ze strony artystycznej jest to taki niejednoznaczny i niejednoznaczny i wcale nieprosty w odbiorze tytuł. No i z drugiej strony od strony politycznej oczywiście, czyli no właśnie, mamy początek lat 70., film o takiej, a nie innej tematyce, świeżo, no właściwie świeżo po marcu 68 roku. Więc tutaj są te dwa równie ciekawe tak naprawdę i równie ważne z naszej perspektywy wątki, ale proponuję zacząć od tego artystycznego, żeby później przejść płynnie w miarę do polityki. Tak jak
znowu coś, o, przepraszam. Tak jak już wspomniałam, pewnie większość z Państwa wie i nie muszę tego specjalnie tłumaczyć, ale mimo wszystko, z sanatorium pod klepsydrą jest taką luźną adaptacją prozy Brunona Schulza, bardzo surrealistycznej prozy, czego też oczywiście raczej nie muszę wyjaśniać, ale co jest istotne, w takim badaniu tego filmu od tej strony filmoznawczej, takiej analizy filmoznawczej, to fakt, że dla Hasa, czyli oczywiście reżysera filmu Wojciecha Jerzego Hasa, ważne było przełożenie języka literatury na film, czyli jemu nie chodziło do końca o adaptację, bo to jest pewna różnica, prawda? Adaptacja po prostu treści książki, treści literatury na ekran, czyli przekładamy język literacki, język książki, literatury na język filmu, a to są dwa różne języki. Nie, Hasowi właśnie chodziło o to, żeby nie adaptować, a przełożyć, czyli zachować ten specyficzny charakter języka Schulza i tego, jak on się tym językiem posługiwał. A to, no oczywiście każdy, kto z Państwa czytał Schulza choć raz w życiu, a myślę, że każdy tak, może się domyślać, jak trudne to było. Jeśli chodzi o fabułę, jeśli można o te, znaczy można, oczywiście, że można o takiej mówić, ale nie jest ona, powiedzmy, tak łatwa do klasycznego ujęcia, no to już punkt wyjścia tej opowieści jest taki surrealistyczny, bo bohater odwiedza sanatorium, gdzie przebywa jego już zmarły ojciec. I tutaj ten paradoks czasowy, czyli odwiedzamy ojca, który już nie żyje, czyli kogo właściwie mamy odwiedzać, jest tak naprawdę doskonałym punktem wyjścia do próby objaśnienia, o czym właściwie jest ten film i jaki jest jego główny charakter. A to, co jest najważniejsze w tym filmie Hasa, no to jest właśnie to zawieszenie w czasie i przestrzeni, to znaczy czas nie jest rozumiany do końca jako, no tak jak go klasycznie rozumiemy, jako pewien chronologiczny ciąg wypadków, chociaż trudno tutaj stworzyć definicję czasu, ale na pewno wiedzą Państwo, co mam na myśli, tylko w pewnym sensie jako pewna przestrzeń, jako coś takiego nietworzącego klasycznych reguł. I sam Has tutaj właśnie, pozwoliłam sobie przytoczyć cytat, mówił o tym, że głównym bohaterem tego filmu jest czas. To jest z jednej strony nieuchwytne, a z drugiej bardzo wyraźne. On przecież wszędzie daje o sobie znać, chociażby zmieniając wygląd miejsc. Czyli jak widać, Has ten czas traktuje nie jako bohatera, jako pewien punkt wyjścia, no zupełnie inaczej niż zwykle go rozumiemy. I oczywiście, jeśli już mówimy o czasie, ważne jest też to, nie tylko konstrukcja tego filmu od takiej strony artystycznej i właśnie to, że nie ma tutaj klasycznie rozumianej chronologii, ale też czas dzielący Schulza i Hasa. To znaczy, opowiadania Schulza, których adaptacją, takim przełożeniem filmowym jest film Hasa, pochodzą jeszcze sprzed II wojny światowej. I Has, jeśli trzeba by było powiedzieć, że coś faktycznie zmienił, dodał coś od siebie, powiedzmy, spoza tego języka Schulza, na którego przełożeniu mu tak bardzo zależało, no to zdecydowanie jest ta perspektywa po, czyli perspektywa już po zagładzie, bo ten film jest filmem o zagładzie. Nie mówi o niej wprost, ale zdecydowanie jest właśnie o tym. Główny bohater, który właśnie przyjeżdża do tego wyjętego z czasu sanatorium, tego niezwykłego miejsca, przenosi się w czasie, o ile można to tak nazwać, no, odbywa taką zawieszoną gdzieś w czasie i przestrzeni podróż do żydowskiego miasteczka, w którym dorastał. I gdzieś te echa takiej nostalgii za światem, który przeminął, który przeminął też na oczach reżysera adaptującego tę prozę, cały czas są widoczne. I jest to unaoczniane w bardzo nieoczywiste, znaczy widoczne, ale nieoczywiste metaforyczne sposoby, które jednocześnie cały czas przesiąkają, no właśnie, tą nostalgią. I więc myślę, że można tutaj ten czas rozumieć podwójnie. Z jednej strony jako ten czas bohatera filmu, o którym mówi, którym fascynuje się Has, z drugiej strony czas jako ten dzielący reżysera i pisarza,
którzy gdzieś oddają coś od siebie, Schulz swoje dzieciństwo, swoją wizję artystyczną, a Haas gdzieś tam to dopełnia, wykorzystując to po latach, aby odbyć taką, powiedzmy, metapodróż, prawda? Z jednej strony podróż do prozy Schulza, której poświęca no, pewnie niesamowity wysiłek poszukiwań artystycznych, żeby jakoś to przełożyć na ekran. No, a z drugiej strony właśnie, żeby oddać swego rodzaju cześć temu światu i temu wspomnieniu, no, które gdzieś tam się w tej prozie zapisało, a którego już nie ma. Zresztą myślę, że tutaj wypada powiedzieć, chociaż to już nie jest, to niedokładnie odnosi się do samego filmu, że dla Haasa samego jako twórcy czas był właśnie obiektem takiej fascynacji. To Sanatorium pod Klepsydrą myślę, że jest pewnym takim apogeum, powiedzmy, tej fascynacji artystycznej, ale niezależnie od tego, w jaki charakter miały jego poprzednie filmy, są bardzo różnorodne. Nie wiem, na ile Państwo Haasa znają, to wszędzie gdzieś tam ten czas i fascynacja nim pobrzmiewa. Czy to jest rękopis znaleziony w Saragoście, który mimo oczywiście wszystkich metaforycznych, metafizycznych wątków ma taki charakter trochę przygodowy i tam mamy taką kompozycję szkatułkową czasu. No, czy na przykład o Jak być kochaną, która jest no, dramatem, filmem o nieszczęśliwej miłości, ale jednocześnie ujętym z takiej retrospektywy. I retrospekcję, o właśnie, pomyliłam słowa, wiedziałam, że coś pokręciłam, poprzez retrospekcję, więc cały czas ten czas gdzieś się u Haasa, gdzieś jest tym bohaterem, tak jak on to sam ujął. I właśnie, może to jednak był dobry punkt wyjścia, żeby o tej fascynacji Haasa wspomnieć, bo fakt, że on w tych swoich kolejnych filmach gdzieś te wątki rozwijał i być może to Sanatorium było takim spełnieniem i niesamowicie dużym kreatywnym wyzwaniem, żeby ten czas w ten sposób ująć i przedstawić, być może dobrze unaocznia to fakt, że Haas chciał realizować Sanatorium już właśnie w latach 60., to znaczy praktycznie świeżo po rękopisie znalezionym w Saragoście, czyli gdzieś ta fascynacja, to pragnienie, żeby ten wątek rozwinąć i tę wizję rozwinąć, był w nim obecny już wtedy, no ale właśnie, rok 68, czyli zaraz po realizacji tamtego filmu, po rękopisie, absolutnie no, nie było warunków, żeby to sanatorium, żeby zacząć filmować sanatorium według jego wizji. I tutaj myślę, że możemy tak płynnie w miarę przejść do tych zawirowań, do kwestii zawirowań politycznych wokół sanatorium pod Klepsydrą. I myślę, że tak paradoksalnie, mimo że będę mówić o kontrowersjach, to posłuży mi do tego slajd, w którym wymieniłam takie najważniejsze nagrody, jakie film Haasa zdobył, ponieważ jak widać, prawdopodobnie największym, najważniejszym z nich, nawet nieprawdopodobnie, tylko tak, jest nagroda specjalna jury Festiwalu Filmowego w Cannes. A ciekawą kwestią jest to, jak ten film do Cannes w ogóle trafił, ponieważ Haas wysłał Sanatorium pod Klepsydrą do Cannes w tajemnicy. Nie było to, no, władza po prostu by mu na to nie pozwoliła. Faktycznie film został zrealizowany, wszedł nawet do dystrybucji w Polsce, ale no, nie miano się nim chwalić za granicą, więc Haas wysłał go na festiwal w tajemnicy, a tam on dostał nagrodę specjalną, jury. I w ogóle wzbudził pewną sensację i tak ugruntował pozycję Haasa reżyserską na arenie międzynarodowej, a jednocześnie tak paradoksalnie i dobrze się to wpisuje w te wątki, o których mówimy, to znaczy o te trudności w latach 70., tak świeżo po marcu, film został słabo przyjęty w Polsce. I oczywiście z jednej strony mogło mieć wpływ na to pewne głosy, powiedzmy, krytyków związanych z linią partyjną, którzy krytykowali film
powiedzmy tak, dla samego krytykowania, ale co ciekawe, niekoniecznie, nie tylko. Pewne recenzje krytyczne nie musiały być koniecznie związane z wątkami politycznymi, były bardziej powiązane z kwestią tego, że Schulz jednak w Polsce był lepiej znany niż za granicą, czyli o ile za granicą oceniano bardziej sam film, może Schulza też gdzieś tam po części, ale na pewno mniej osób było tak obeznanych, no to tutaj w Polsce literaturoznawcy, literaturoznawczynie bardzo krytycznie, przynajmniej część z nich odebrała film Hasa i no, poczuli się urażeni takim ujęciem prozy Schulza i uznali to za jakiś... no, za jakąś ujmę dla tego, powiedzmy, legendarnego, ikonicznego autora. Więc tak, może pomyślałam o tym, że możemy obejrzeć kawałek z zwiastuna odrestaurowanej wersji Sanatorium, żeby gdzieś tam unaocznić trochę klimat tego filmu. Zakładam, że i tak część z Państwa go widziała, ale myślę, że warto. Jest jedna, której nie słyszałeś. Pełno w niej widm i fantomów. Dlaczego mam uczucie, jak gdybym już tam kiedyś był? Chcę wiedzieć, czy to wszystko mogło się zdarzyć. I tak, i nie. To są rzeczy, które są za wielkie, za wspaniałe. Porwania, gonitwy, zdrady. Ja sam nie mogę wyjść ze studia. One tylko próbują. Próbują się zdarzyć. Czy znasz historię, której czas już nie zmieni? Czy starczy ci cierpliwości, aby jej wysłuchać? Nie bój się. Znasz już historię, której czas już nie zmieni. Myślę, że to może być takie motto tego filmu. A przynajmniej do mnie bardzo przemawia. Mam nadzieję, że jeśli trafi się ktoś z Państwa, kto jeszcze nie widział gdzieś tam ten zwiastun i powiedzmy to krótkie omówienie, go zachęciło w tym momencie. Ale my idziemy dalej, bo czas goni, a jeszcze mamy parę tytułów. No właśnie, trzeba też wspomnieć, jeśli już mówimy o tym okresie w polskim kinie, no mimo, że skupiamy się ogólnie na filmie, to nie ma co ukrywać, że seriale, szczególnie teraz, ale już wtedy, stawały się i były ważnym elementem popkultury i kultury, więc gdzieś tam te wątki, które w popularnych serialach telewizyjnych się pojawiły, no stwierdziłam, że będą warte omówienia. Oczywiście nie chciałabym tutaj, żeby teraz doszło nie do porozumienia, aby nikt z Państwa nie pomyślał, że uważam, że telewizja, tudzież sugeruję, że telewizja pojawiła się w Polsce w latach 70., bo oczywiście jak najbardziej była wcześniej. Zresztą pierwsze polskie seriale pojawiły się w latach 60., w 64. roku dokładnie pojawił się pierwszy polski serial Barbara i Jan. Tylko te pierwsze seriale w większości, no były to seriale gatunkowe i typowo rozrywkowe, to znaczy nawet jeśli były tam poruszane wątki wojenne, to raczej w takim ujęciu przygodowym. Zresztą wiemy dobrze, na pewno wszyscy Państwo pamiętają te legendarne tytuły, takie jak Stawka większa niż życie, czy Czterej pancerni i pies. No to takie typowo te wojenne seriale. Było też sporo innych tytułów, ale tak czy inaczej wszystkie te pierwsze tytuły, które jakąś popularność w polskiej telewizji zdobyły, większą, mniejszą, no były nastawione właśnie na taką rozrywkowość. I wydaje mi się, że to właśnie lata 70., ten przełom, wprowadziły no takie poważniejsze wątki do tych serii telewizyjnych i w ogóle do telewizji, do seriali popularnych. I myślę, że w kontekście naszego tematu po pierwsze warto wspomnieć oczywiście o Kolumbach, w serial z 70. roku, oczywiście ekranizacja powieści Romana Bratnego, no a jednocześnie nazwa całego pokolenia przyjęta właśnie poprzez tę powieść. I
No, w tym kontekście wydaje mi się, że warto wspominać o tym wątku żydowskim, który gdzieś tam w tle tych Kolumbów, których każdy z nas zna, jest, bo może to jakoś unaoczniać i przypominać także o różnorodności tego pokolenia i różnorodności tych ludzi, których wspominamy w szkole właściwie od niemalże pierwszych klas, czy to na historii, czy na języku polskim, mówiąc o ludziach, którzy za niepodległą Polskę walczyli. A Kolumb, proszę Państwa, właściwie jedna z dwóch autentycznych postaci, które postać Kolumba tę książkową zainspirowały, był Żydem, był Polakiem żydowskiego pochodzenia. I chociaż ten wątek w serialu nie jest aż tak bardzo, powiedzmy, no ważny czy unaoczniony, chociaż oczywiście się pojawia, a sam Kolumb gdzieś tam tego pochodzenia się zresztą wstydzi, ale też oczywiście boi po części, co jest oczywiste, bo serial jest osadzony w czasach okupacji. No to myślę, że tutaj warto też wyjść poza taki ten świat diegetyczny, to znaczy ten świat przedstawiony serialu, i wejść w te korzenie samej historii, skąd ona się wzięła. To znaczy, chciałam wspomnieć w czasie dzisiejszego spotkania postać Stanisława Likiernika, który był właśnie jednym z pierwowzorów tego książkowego Stanisława Skiernika. Jak widać, tutaj to imię i nazwisko też nie jest przypadkowe. A w książkowie Stanisław Skiernik był inspirowany Likiernikiem, właśnie żydowskim chłopakiem, żydowskim członkiem pochodzenia pokolenia Kolumbów, oraz Krzysztofem Sobieszczańskim. To była druga postać, która Kolumba inspirowała i z której autor złożył tę osobowość. No i właśnie Stanisław Likiernik, żołnierz polski, żydowskiego pochodzenia. Bardzo Państwu polecam, jeśli ktoś nie zna, nie natknął się albo czeka na półce, jeszcze nie przeczytał, taki wywiad Rzekę z Stanisławem Likiernikiem właśnie, Made in Poland, tak się nazywa, taki jest tytuł książki, i właśnie tamte wątki i walki w Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego i żydowskiego pochodzenia są bardzo ciekawie z samą postacią tytułową omówione. Także serdecznie, serdecznie zachęcam. I to chciałam właśnie wspomnieć w kontekście Kolumbów i tego serialu. Natomiast drugim takim charakterystycznym wątkiem, który w polskiej telewizji się wówczas pojawił i myślę, że nie był bez znaczenia, bo serial także jest bardzo, bardzo znany, no to oczywiście Polskie drogi i postać Noemi, czyli żydowskiej dziewczynki, którą główny bohater serialu, Leon Kuraś, decyduje się przygarnąć, żeby uratować jej życie oczywiście, ale robią to w taki sposób, że dziewczynka ma uchodzić za zmarłą córkę Kurasia i jego żonę, czyli Bożenkę. No i tutaj oczywiście ten wątek jest w pewien sposób idealistycznie przedstawiony, to znaczy oczywiście od takiej dobrej strony polskiego bohatera, który wyciąga rękę do żydowskiej rodziny. No tutaj może jest w jakiś taki sposób, chociaż nie chciałabym też na siłę gdzieś doszukiwać się takich, powiedzmy, dziury w całym dziadek Noemi jest, próbuje tak cały czas oferować pieniądze, gdzieś jakby sugeruje, że Kuraś będzie oczekiwał za to jakiegoś wynagrodzenia, gdzie Kurasiowi chodzi tylko o to, żeby faktycznie dziewczynkę uratować i jej pomóc. Jest też wątek pewnej traumy matki, to znaczy żony Kurasia, która dopiero co straciła własne dziecko, a teraz w jej domu pojawia się inna dziewczynka, która ma uchodzić za jej córkę, więc powiedzmy, że gdzieś tam jest to tak idealistycznie przedstawione, tak? To znaczy główny bohater jest bardzo honorowy i nastawiony tylko na tę pomoc, ale myślę, że to nie do końca tak. W sensie nie chciałabym, tak jak mówiłam, na siłę szukać dziury w całym. Oczywiście w tamtym okresie, w latach 70. w polskiej telewizji, inaczej by ten wątek być może przedstawiony zostać nie mógł, ale też nie jest to, powiedzmy, tak jak
filmie Petelskich, który omawialiśmy w zeszłym, podczas poprzedniego spotkania, nie jest to jakoś sztucznie nakręcone i to bardzo poruszający wątek. Więc Kolumbowie i polskie drogi, tutaj chciałam tak na chwilę zboczyć na właśnie na te tory polskiej telewizji. Ale my wracamy już do filmu, do filmów pełnometrażowych. I ponieważ jak Państwo może pamiętają z poprzednich wykładów, no staram się zawsze jakoś tam zbalansować i wspominanie o takich tytułach, o których nie wspomnieć nie wypada, bo są po prostu ikoniczne, ale jednocześnie od czasu do czasu odgrzebać w cudzysłowie coś, co być może komuś inaczej by umknęło, jest mniej znane, niepopularne. No i tutaj chciałabym w przypadku tego wykładu sięgnąć po taki film Ryś z 81 roku. Jak widzą Państwo, już przechodzimy do kolejnej dekady, która zdecydowanie pewnym rozluźnieniem i takim powrotem do tych żydowskich wątków się charakteryzuje, ale o tym jeszcze za chwilkę. No oczywiście chodzi o te czasy Solidarności, które ogólnie przez jakiś czas przyniosły większą swobodę. Natomiast Ryś, tak jak mówiłam, mniej znany, przynajmniej tak mi się wydaje, a niezwykły film Stanisława Różewicza, więc nie to, że małe nazwisko, ale jak wiemy i najwięksi mistrzowie mają gdzieś tam jakieś zapomniane, zakurzone tytuły. I tutaj akurat w tym przypadku nie chciałabym do końca zdradzać Państwu zakończenia tego filmu, bo wydaje mi się, że jest naprawdę wart zobaczenia, a nie jest długi. Jest też dostępny w internecie. W każdym razie punktem wyjścia tutaj jest ksiądz, głównym bohaterem jest ksiądz, któremu spowiada się młody partyzan, to właśnie tytułowy Ryś, to jest jego pseudonim oczywiście. I spowiada mu się z tego, właściwie spowiada się z grzechu jeszcze niedokonanego, to znaczy mówi mu o tym, że ma wykonać wyrok śmierci na okolicznym, mieszkającym w okolicy mężczyźnie, Aloizm. I ksiądz rozmawia tutaj tak, ksiądz decyduje się, żeby porozmawiać z tym oskarżonym, skazanym na wyrok śmierci przez podziemie mężczyźnie. No i wybiera się do niego. I tutaj chciałabym Państwu pokazać fragment, bardzo mi na tym zależy, byśmy go obejrzeli. Myślę, że czas mamy dobry, także zdążymy. I zaraz będę kontynuować po tym, jak go wspólnie obejrzymy. Nie boisz się tak w żydowskim domu mieszkać? A co mi tam? Tam miałem ciasno, a tu wygodnie. Jeszcze cię kiedy stąd wypędzą? A kto ma wypędzić? Wiesz, jacy tu ludzie są. Ludzie, a kto ludzie? Niedobrzy ludzie. Naprawdę niedobrzy. Ksiądz by chciał, żeby wszyscy ludzie do kościoła chodzili. Nie każdy zły, co do kościoła nie chodzi. Nie każdy dobry, co przed ołtarzem klęczy. Serce mi się kraje, jak na tych ludzi patrzę, złe to kłótliwe, chciwe. Jeden drugiego to by w łyżce wody utopił. Smutno mi. Jak księdzu smutno, to niech się ksiądz do lasu przejdzie. Jak to rozumiesz? Zwyczajnie, no spacer. Do partyzantki to się ksiądz nie nada. Pewnie strzelać to też ksiądz nie umie. Strzelać to umiem. Prosta rzecz. Na kurek nacisnąć. Ale wycelować. Rzeczywiście. Trzeba umieć wycelować. Z bliska to bym potrafił. Nie, przyjaciel, tak blisko nie podchodzi. Tak to prawda. Nauczyłbym się. Najbliższy wróg to szatan. Potrafi czasem i do środka wleźć. Czujesz coś takiego? Czy ja wiem? Może czuję. To niedobrze.
Teraz w niejednym człowieku diabeł siedzi. Tak, to prawda. Dobrze mówisz. Jak zrobię tę bryczkę, zaprzężamy księżego konia i pojedziemy na spacer do lasu w stronę Jurzy. Tam niebezpiecznie. Księdzu to wszędzie bezpiecznie. Strzelać mogą i z daleka. A któż mnie do księdza strzeli? I po co? To prawda. Ale czasem to trzeba strzelać. Ksiądz to dziś jakiś dziwny. Wujku! Czyli jak Państwo widzą, przypominam, tutaj ksiądz przyszedł porozmawiać z mężczyzną, na które podziemie wydało wyrok śmierci. Zaczyna się od tego, że pyta go, czy nie przeszkadza mu to mieszkanie w pożydowskim domu, czyli zaczyna się od takiej sugestii, że, no, że mężczyzna faktycznie dobrym człowiekiem raczej nie jest, skoro zajął dom jakiejś rodziny, która albo została wywieziona, albo zginęła, albo wiadomo, a kończy się na tym, że ksiądz odkrywa, że ta rodzina żydowska, a przynajmniej na pewno ta dziewczynka, jest przez Alojzego ukrywana. Czyli jest on dobrym człowiekiem. I jednocześnie ksiądz wie o tym, że jest na niego wyrok śmierci. I ja powinno się tak, od profesjonalnej strony powinno się ten film po prostu omówić i powinnam teraz Państwu wszystko tutaj przywołać, przytoczyć, ale nie chciałabym, bo tak jak wspomniałam, ten film jest mało znany, podejrzewam, że nie wszyscy Państwo go widzieli, a jest bardzo ciekawy i nie chciałabym, no myślę, że warto go po prostu obejrzeć i przekonać się, jak ta historia się kończy samemu. Zakończenie jest takie niejednoznaczne, metafizyczne, ale jednocześnie też uprzedzam, że cały ten film, co ja akurat odbieram jako plus, jest trochę jak ta scena, to znaczy stoi dialogiem, powiedzmy tak, ale każda z tych rozmów jest podszyta no takim głębokim znaczeniem, tak jak tutaj rozmowa księdza i Olajzego niby była no, o prostej umiejętności strzelania, prawda, ale doskonale wiemy, do czego mężczyźni przez cały czas się odnosili. Także serdecznie ten film polecam i mam nadzieję, że ten fragment gdzieś Państwa zachęcił. A teraz od tego mniej znanego tytułu przechodzimy do ikonicznego wręcz tytułu, czyli do Austerii, rok młodszej od Rysia. Kawalerowicz nakręcił ten film w sezonie Solidarności nie bez powodu. To znaczy to był jeden właśnie z twórców, który skorzystał też z tej większej swobody okresu, ponieważ Austerię planował już od lat 60. I również powstrzymał go marzec 68. Ta antysemicka fala po prostu. I mimo, że fabuła jest osadzona w czasie I wojny światowej, to znaczy właściwie w momencie jej wybuchu, no to ponownie mamy tutaj opowieść odnoszącą się pośrednio do zagłady, do doświadczenia zagłady. I myślę, że tutaj w inny zupełnie sposób to wybrzmiewa niż w przypadku Sanatorium pod Klepsydrą, które jest całe zanurzone w takim nostalgicznym klimacie właśnie takiego wyjęcia z czasu. Tutaj mamy opowieść opowiedzianą w bardziej klasycznym, powiedzmy, w bardziej klasyczny sposób, w bardziej tradycyjny sposób, a może tak, ale jednocześnie przez cały czas wiemy, że ten koniec, ta pewna zagłada dotychczasowego świata, która potencjalnie odnosi się do tego świata
sprzed pierwszej wojny światowej, czyli do tej Europy, która wraz z wybuchem pierwszej wielkiej wojny zniknęła, o tym końcem Belle Époque popularnie nazywanej, ale cały czas wiemy, że tak naprawdę mówimy o zagładzie zupełnie innego świata i mówimy już zupełnie o innym momencie. Historia taką najbardziej bezpośrednio, najbardziej znaczącą sceną i fragmentem, który nam to sugeruje, jest scena kąpieli w rzece, gdy w wodzie pojawia się krew, to znaczy jest, woda zabarwia się na czerwono. Tutaj też tak patrzę troszkę na czas, ale wydaje mi się, że nie ma problemu. Korzystam z możliwości pokazywania fragmentów, ponieważ ci z Państwa, którzy oglądają wykłady od początku, wiedzą, że na początku ta możliwość była bardzo ograniczona, bo wiele tytułów, o których mówiliśmy, szczególnie na samym początku, przez pierwsze 2-3 wykłady, no to były tylko teoretyczne rozważania, to znaczy tylko mogliśmy tylko o tych filmach mówić, a niekoniecznie je oglądać, to znaczy nieliczne z nich mogliśmy oglądać, więc tak korzystam, mam nadzieję, że nie nadużywam tych fragmentów, ale też zdecydowałam się na załączenie zwiastunu współczesnego Austerii. Myślę, że zdążymy sobie szybko na niego zerknąć. Całe miasto w ogniu! Nie mamy czasu, musimy jechać! Dziadku, wszyscy uciekają. Uciekajmy też. Będziemy udawali, że nas nie ma. Marko Noe. Zły duch, nie daje mu spokoju. Znaleźli sobie czas na egzorcyzm. Po ulicy chodzi niebezpieczeństwo śmierci, a ty wołasz. Każda chwila teraz może być ostatnia. Koniec świata. Tak, koniec świata. Co? Czy już pierwszego dnia wojny wszystko musi się przewrócić do góry? Po co nas wybrałeś, Boże? Dziękuję. I swoją drogą kolejna fantastyczna rola Franciszka Pieczki, więc tutaj dzisiaj nam towarzyszy. Nie przeskoczyłam? Nie. I myślę, że w kontekście tego filmu, bo to, o czym on jest, jak się do zagłady odnosi, myślę, że dla wielu z Państwa jest oczywiste, tych, którzy oglądali, ale to, o czym nie wszyscy wiedzą, to, że dla Kawalerowicza, dla reżysera, ten film był też takim bardzo osobistą, powiedzmy, wycieczką. To znaczy on nie bez powodu tak długo się przymierzał do ekranizacji i nie bez powodu mu tak zależało na ekranizacji. Tutaj jest taki... jego piękna wypowiedź o tym, że ten zaginiony świat Żydów polskich długo czekał na utrwalenie w dziele filmowym i według niego zasługiwał na taki, jak to określił, trwały pomnik w kulturze światowej, tak jak tutaj przytoczyłam. I to, co mówi dalej, że zawsze wydawało mi się, że tylko w Polsce można nakręcić odpowiednio reprezentacyjny film poświęcony tej tematyce. Żyją tu jeszcze ludzie, którzy pamiętają ten zaginiony świat, to też nie bez powodu Kawalerowicz mówi, ponieważ on się odnosi właściwie do siebie. Gdyż Jerzy Kawalerowicz urodził się w miasteczku Gwoździec w 22 roku. I to było miasteczko, którego około 60% ludności, czyli ponad połowę, stanowili właśnie Żydzi. Więc ten świat, który w Austerii Kawalerowicz ukazuje i być może właśnie dlatego robi to z taką niesamowitą wrażliwością i taką płynnością, to dlatego, że on go sam pamięta i w nim wzrastał i w nim się wychowywał. A zresztą rekonstrukcja synagogi właśnie z miasteczka Gwoździec znajduje się teraz w Muzeum Polin. To znaczy ta taka słynna, zrekonstruowana, piękna synagoga, która tam zdobi jedną z bardziej charakterystycznych sal muzeum, no to właśnie to jest właśnie Gwoździec, czyli to miasteczko, którym Kawalerowicz dorastał, które było bezpośrednią, na pewno bezpośrednią inspiracją dla Austerii po prostu. I wszystkich scen przedstawionych w filmie. Lata 80. no to oczywiście też Kieślowski, czyli jedno z najbardziej znanych polskich nazwisk filmu, ale też filmu światowego, nie tylko polskiego. No i tutaj dla odmiany mamy temat współczesny.
też nawiązujący do zagłady, ale współczesny i chociaż wcale nie mniej filozoficzny niż poprzednie filmy, ale do tego wątku jeszcze wrócę, ponieważ no właśnie, tutaj nawet główną bohaterką, a właściwie jedną z dwóch głównych bohaterek, jest wykładowczyni etyki. A mówimy, przepraszam, oczywiście nie powiedziałam tytułu, no jest on niby na slajdzie, ale mówimy oczywiście o 8 części serii Dekalog Kieślowskiego. No i tutaj właśnie wykładowczyni etyki spotyka dziewczynę, no kiedyś dziewczynkę, która w czasie wojny, którą w czasie wojny miała się zaopiekować, ale odmówiła. I w takim dużym skrócie, no to wychodzą po prostu, w czasie spotkania tych kobiet już współcześnie wychodzą różne zależności, to znaczy ujawnione zostaje, że kobieta nie zdecydowała się na ukrywanie dziewczynki ze względu na powiązania jej męża z Kedywem i groźbą zdekonspirowania i jednoczesnym brakiem zaufania do mężczyzny, który dziewczynkę wówczas do nich przyprowadził. I no właśnie, to brzmi za wiele samo w sobie, a samo zakończenie filmu, gdzie ten mężczyzna jeszcze gdzieś tam się pojawia, jest jeszcze bardziej skomplikowane, szczególnie jak na fabułę na 50 kilka minut, bo tak mniej więcej godzinę chyba każda część dekalogu trwała. I właśnie te kolejne zawiłości, które miały unaoczniać tą moralną dwuznaczność w czasów wojny i tego, przed jakimi wyborami ludzie stawali. No niektórzy uznali, że Kieślowski za bardzo chciał aż tę moralną szarzyznę, powiedzmy, podkreślić i przez to film był przekombinowany albo przesadzony. Inni z kolei uważają, że jest to najlepsza część dekalogu właśnie przez tę zawiłość i niejednoznaczność. To oczywiście Państwu zostawiam pod ocenę, zresztą każdy może mieć własne zdanie, ale sam przykład bardzo ciekawy i również wpisujący się w no, taką tendencję, o której zaraz sobie powiedzmy w takim podsumowaniu powiemy. Bo tutaj jeszcze kończąc te lata 80. i kończąc rozmowę o tym okresie do przemiany ustrojowej, wypada wspomnieć o Korn Blumenblau z 88 roku, ponieważ mimo, że tutaj głównym bohaterem jest więzień polityczny, chociaż jest ten też wątek żydowskiej więźniarki, ale wypada o tym filmie powiedzieć, no bo jednak on jest osadzony w obozie i to przedstawienie obozu jest zupełnie inne niż w dotychczasowym polskim kinie. Oczywiście o tych tytułach wszystkich w czasie poprzednich spotkań mówiliśmy. To znaczy, to jest pierwszy w polskim kinie film, gdzie obóz jest ukazany. To znaczy może tak, nie ma tutaj takiego kontekstu politycznego jak na przykład w ostatnim etapie Wandy Jakubowskiej, czyli tym pierwszym filmie obozowym, jaki po wojnie powstał w ogóle. Nie ma z drugiej strony takiego wymiaru etyczno-ludzkiego, filozoficznego jak w Pasażerce niedokończonej Andrzeja Munka. A mamy tak naprawdę taką twardą, bardzo surową rzeczywistość, gdzie to człowieczeństwo no, zostaje utracone. To znaczy nie ma takiej psychologicznej głębi, powiedzmy jak w Pasażerce, czy tego politycznego zaangażowania jak w ostatnim etapie, gdzie jest przedstawiony ruch oporu, tylko mamy taką figurę człowieka człowieka zniszczonego przez skrajność sytuacji, w której się znalazł, któremu zależy już tylko i wyłącznie na przeżyciu. To znaczy, tak jak na przykład w Pasażerce mieliśmy te dwuznaczności, tych relacji między kobietami, pewne wybory i tak dalej, w ostatnim etapie mieliśmy tę walkę ideową, tutaj mamy człowieka zlagrowanego, tak? Tak używamy, gdzieś tam odnosimy w literaturze i w teorii takie określenie, używamy takiego określenia. No i tutaj powiedzmy mamy właśnie taką figurę, czyli człowieka,
któremu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby przeżyć w ekstremalnej sytuacji. I do tego się odnosi też tytuł filmu Kornblumenblau, czyli to jest właśnie melodia, którą bohater, który zostaje zwerbowany przez niemieckiego strażnika, żeby grał dla oficerów. I to jest melodia, którą właśnie on gra. I takie wymowne jest zakończenie filmu, gdzie po tym, jak obóz zostaje wyzwolony przez Rosjan, bohater, główny bohater zaczyna grać Kalinkę. Czyli no, taka gorzka refleksja odnośnie tego, taka gorzka refleksja nad tym, że on właściwie zrobiłby wszystko i dla wszystkich tylko po to, żeby przeżyć. Tylko oczywiście to nie jest w żaden sposób taka cierpka ocena, tylko bardziej tragiczna obserwacja. I myślę, że dlatego ten tytuł no, jest nie tylko istotny, ale w jakiś sposób przełomowy. I przechodząc do kolejnego okresu, myślę, że ten omówiony teraz zasługuje na pewne podsumowanie. I to, od czego wyszłam wcześniej, czyli właśnie to pytanie, jak te wątki po marcu się kształtowały i jaką miały szansę przede wszystkim się kształtować, no to myślę, że taką przede wszystkim i największą tendencję, najważniejszą tendencję, jaką widzimy, to oprócz tego oczywiście tej wymiany dekad, to znaczy lata 70., gdzie jeszcze wciąż wszystkie te wątki były w pewnym zapomnieniu, spowolnieniu, nie bardzo było dla tego miejsca. Miejsce później w latach 80. na fali Solidarności w końcu nastąpiło poluźnienie także w kulturze i także w kinie. No to pomijając już tę dosyć oczywistą refleksję, myślę, że widać zdecydowanie taką tendencję do poruszania tych wątków w sposób mniej dosłowny, mniej oczywisty, bardziej w formach filozoficznych, metafizycznych przypowieści, które po prostu pozwalały gdzieś tam te wątki, które i tak wybrzmiewały, ale wybrzmiewały nie bezpośrednio i nie nazbyt oczywiście. I myślę, że to takie najbardziej oczywiste i warte zapamiętania, jeśli próbujemy sobie to kino jakoś uporządkować w czasie. Ale teraz przechodzimy do transformacji. Wybory 4 czerwca 1989 roku. Zmiana nie tylko polityczna, nie tylko gospodarcza, no ale też właśnie kulturalna, bo kulturę oczywiście też trzeba z czegoś finansować. I dla polskiego kina ten szok potransformacyjny był szokiem bardzo dużym, ponieważ realia finansowania zmieniły się drastycznie. I widać to po zupełnie innej skali i rozmachu filmów tworzonych w latach 90., czyli zaraz po zmianie ustrojowej, gdyż nagle filmy, no oczekiwano tego, że filmy przejdą na taki tryb amerykański, to znaczy będą zarabiać na siebie. Nie będą już opłacane przez państwo, tak jak wcześniej, gdzie te wyniki frekwencyjne no, nie miały aż takiego znaczenia, prawda, bo nawet jeśli na film poszło mało ludzi, to on nie musiał się zwrócić po prostu. Pieniądze na kręcenie kolejnych były. I to, czy ktoś dostał następne, czy nie, zależało od troszeczkę innych, też niekoniecznie oczywiście etycznych okoliczności. Natomiast tutaj no, ten szok dla filmowców, łącznie z tymi największymi, jak Andrzejem Wajdą, no, był ogromny. To znaczy, tak jak mówię, właśnie oczekiwano, że kino przejdzie na tryb zarabiania na siebie, a to się niekoniecznie sprawdzało. I pewne spowolnienie, jeśli chodzi o ten rozmach i taką artystyczną wartość tych filmów, niestety bardzo widać, ale jednocześnie, jeśli mówimy o samych wątkach żydowskich, no to właśnie pytanie, czy w jaki sposób powróciły i czy powróciły tematy, które gdzieś tam przez ostatnie dekadę, dwie szczególnie, czyli po 68 roku, były wypchnięte. No, zobaczmy. Pierwszym takim filmem, o którym tutaj w tym okresie wypada wspomnieć, to oczywiście Korczak z 90 roku, czyli tuż po tej transformacji, i jest to w ogóle pierwszy film Andrzeja Wajdy po
po przemianie ustrojowej. A tutaj myślę, że też warto zauważyć, że film o Korczaku chciał już zrealizować, i o tym wspominaliśmy też wcześniej, film o Korczaku chciał też zrealizować Aleksander Ford, akurat wtedy, kiedy został zmuszony do wyjazdu z Polski po marcu. Więc to takie bardzo wymowne, że po następnym takim przełomie politycznym w Polsce, znaczy no, może nie następnym bezpośrednio po marcu, bo jeszcze po drodze były bardzo ważne wydarzenia, ale po prostu ten przełom w końcu ten film pozwolił zrealizować i w końcu pojawił się pełnometrażowy film fabularny o Januszu Korczaku. Ale mimo, że to wszystko brzmi tak idealistycznie, czyli w końcu spełniona fabuła, w dodatku zrealizowana przez uznanego polskiego reżysera, który cieszył się sławą też za granicą, no to nie obeszło się tak pięknie. To znaczy Wajda i jego film wzbudzili duże kontrowersje podczas festiwalu w Cannes, właśnie tym, to jest to ikoniczne zdjęcie z festiwalu w Cannes z roku 90. I z polskimi twórcami pozwoliłam sobie wykorzystać, bo Wajdzie francuscy krytycy, mimo że film ogólnie za granicą został przyjęty dobrze w Europie i na świecie, no to we Francji właśnie po pokazie na festiwalu francuska krytyka zaczęła Wajdzie zarzucać, że całkowicie przemilczał on polski antysemityzm i stosunek Polaków do zagłady w ogóle. Nie spodobało się też zakończenie takie metaforyczne, gdzie dzieci wybiegają z pociągu. No i właśnie to krytyka wiązała też z przemilczeniem tych trudniejszych wątków. A za reżyserem stawiła się między innymi Agnieszka Holland, która wtedy też już była na Zachodzie uznanym nazwiskiem, a jednocześnie taką wychowanką, powiedzmy, Wajdy. To też należy zaznaczyć, bo Holland rozwijała swoją karierę w zespole Andrzeja Wajdy. I Holland odpowiedziała francuskiej krytyce, że, znaczy w ogóle wypowiedziała się po prostu, mówiąc, że polski antysemityzm jest problemem Polaków i Żydów, nie Francuzów. I tak, ta sprawa Korczaka we Francji była takim pierwszym dużym filmowym skandalem po, nazwijmy to, wejściu Polski na Zachód, po tej transformacji, po otworzeniu się pełnym na Zachód. A jeśli już przy tych zachodnich filmach, w większych koprodukcjach jesteśmy, to myślę, że też i przy Agnieszce Holland swoją drogą, myślę, że też warto powiedzieć od razu, chociaż to tak będzie niechronologicznie trochę, o dwóch filmach, które no właśnie, trochę polskie, trochę międzynarodowe, ale wciąż dla nas i dla tego wykładu, dla tej opowieści znaczące, ponieważ opowiadają po pierwsze historię polskich Żydów i przez polsko-żydowskich twórców zostały zrealizowane, to znaczy właśnie Europa przez Agnieszkę Holland, no i Pianista przez Romana Polańskiego. I tutaj w kontekście Europy jest to historia Salomona, niezwykła opowieść o chłopaku, który, żydowskim chłopaku, który został uznany za Aryjczyka i faktycznie wdrożony w szeregi Hitlerjugend. Więc musiał się, żeby przeżyć, musiał się odnaleźć i zaasymilować nomen omen w paszczy lwa, powiedzmy. Natomiast Pianista, oczywiście zrealizowana przez Romana Polańskiego, opowieść o historia na bazie wspomnień Władysława Szpilmana, czyli oczywiście słynnego polskiego pianisty, tytułowego muzyka. I tutaj w tym kontekście wspomnę jeszcze też dla tych z Państwa, którzy poprzedniego wykładu nie widzieli, nie wysłuchali, jeszcze zachęcam, że historię Szpilmana była duża szansa, że byłby to pierwszy polski film powojenny, ponieważ pojawił się pomysł realizacji filmu na kanwie tej historii zaraz, no już właściwie w 1945 roku, no ale wówczas ta wizja
była całkowicie nieprzystająca do nowej polityki w nowym państwie. Powstał film Miasto Nieujarzmione, które właściwie z tą wizją pierwotną nie miał nic wspólnego. Więc ten pianista jest nie tylko takim rozliczeniem Polańskiego osobistym, też z jego przeżyciami wojennymi, bo oczywiście Polański również zagładę przetrwał jako dziecko i w Krakowie, co prawda nie w Warszawie, ale też. Ale także takim spełnieniem po latach, powiedzmy tak samo jak Wajda i Korczak, to tutaj pianista, również film, który w końcu mógł zostać nakręcony tak, jak zamierzali twórcy przed laty i tak jak chciano, żeby wyglądał. Istotne tutaj dla tego wątku, tak jak wspomniałam, my się tak skupiamy trochę wokół tych filmów fikcjonalnych, pełnometrażowych też, ale zdecydowanie trzeba też wspomnieć o dokumentach, szczególnie właśnie tych nakręconych w latach 90., które no na przykład w przypadku Miejsca urodzenia Pawła Łozińskiego, no można mieć właściwie pewność, że tutaj mamy przykład filmu, który wcześniej, w tych dwóch dekadach wcześniej poszedł w 1968 roku, ale jeszcze wcześniej również, nie? No nie mógłby zostać zrealizowany. Nie tylko przez to, że ilustruje pewien upływ czasu, ale przez wątki, które porusza. Ponieważ on przedstawia historię Henryka Grinberga, który po latach powraca do zapomniałam teraz nazwę miejsca, Radoszyny bodajże, jeśli się pomyliłam, to przepraszam, swojej rodzinnej miejscowości po to, aby poznać losy swojego ojca oraz młodszego braciszka, którzy tam zginęli w czasie zagłady. I Paweł Łoziński towarzyszy mu wraz z kamerą właściwie w takim śledztwie trochę polegającym na chodzeniu od domu do domu i spotykaniem się z takimi bardzo skrajnymi ludzkimi reakcjami na to, co Grinberg planuje i co usiłuje zrobić, jak usiłuje dojść do prawdy. On do tej prawdy w końcu dochodzi, poznaje nawet tożsamość Polaków, którzy no niestety zamordowali jego ojca. I właśnie myślę, że to najlepiej oddaje charakter filmu i dlaczego nie mógłby on za żadne skarby zostać zrealizowany jeszcze przed przemianą ustrojową, jeszcze za czasów PRL. Także Miejsce urodzenia, 92 rok, jak widać, też bardzo świeżo po tej przemianie i po tym przełomie. A drugi taki istotny też ze względu takiej wartości historycznej, prawda, zapisu takiej historii mówionej, powiedzmy, jest film Jolanty Dylewskiej o dosyć jednoznacznym tytule Kronika powstania w getcie warszawskim według Marka Edelmana. I film w przeciwieństwie do tytułu, żartuję oczywiście, jest bardzo szczętny w środkach, to znaczy zaczyna się w ogóle od spisu po prostu restrykcji nałożonych w czasie okupacji na warszawskich Żydów, a później jest to ilustrowane oczywiście jakimiś archiwaliami, ale przede wszystkim opowieść właśnie Marka Edelmana na czarnym tle, taka dosyć intymna, z dużymi zbliżeniami, który po prostu opowiada o tym, jak to powstanie przebiegało. Powstanie i nie tylko. A myślę, że najbardziej dojmujący jest koniec, sam koniec filmu, gdzie widzimy zdjęcia twarzy bojowników getta warszawskiego pochodzących ze zbiorów Żichu, to znaczy Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tak, film o wielkiej wartości historycznej, też taki ikoniczny tytuł nie tylko dla historii kina żydowskiego, myślę, że nie tylko dla historii kina żydowskiego, nie tylko dla historii badań nad powstaniem w getcie warszawskim, ale też po prostu dla polskiego dokumentu. Wielka wrażliwość twórczyni i taka bardzo ludzka, piękna opowieść, gdzie myślę, że ta ludzka opowieść nie ginie na tle ważnych wydarzeń historycznych i na odwrót. To znaczy waga wydarzenia historycznego nie jest tylko tłem dla pojedynczej opowieści, tylko opowieści o całym pokoleniu.
Zdecydowałam się też na takie krótkie omówienie dwóch bardzo odmiennych, ale jednocześnie ciekawych portretów kobiet, które się w latach 90. w polskim kinie poruszającym te żydowskie wątki pojawiły. To znaczy z jednej strony mamy tu Deborę Ryszarda Prylskiego z 95. roku, a z drugiej strony Daleko od okna Jana Jakuba Kolskiego. I no właśnie, to jest takie ciekawe, myślę, porównanie. Zaraz, może tak, może zacznijmy od omówienia, później powiem dlaczego wydaje mi się, że warto było o nich wspomnieć. Bo z jednej strony w filmie Brylskiego, to znaczy w Deborze, mamy taką trochę wariację na temat takiego mitycznego, stereotypowego, tego słowa szukałam, wizerunku Żydówki kusicielki. To znaczy główna bohaterka jest tutaj taką właściwie typową femme fatale. Wszystko się rozgrywa w małym miasteczku na terenie dawnej Galicji, tuż przed wybuchem II wojny światowej i zaraz po wybuchu. Głównym bohaterem, mimo że tytułową bohaterką jest Debora, w której rolę się wciela Renata Dancewicz, to tak naprawdę głównym bohaterem jest Marek, zamężny artysta, który się w tej Deborze, która jest wówczas młodą studentką i przyjeżdża do rodzinnego miasta, zakochuje. I z jednej strony zapowiada nam się taką historię być może niejednoznacznego romansu, jakiejś dziewczyny, która też gdzieś tam wychodzi poza takie stereotypowe postrzeganie kobiety, bo na początku nadaje się niby Deborze, niby Brylski jej daje jakąś taką przestrzeń do zarysowania jej charakteru, jej pragnień. Ona jest ambitna, właśnie studiuje, chce studiować, chce się rozwijać. Po czym okazuje się, że tak naprawdę ta bohaterka przez cały film jest przedstawiana tylko i wyłącznie przez pryzmat swojej seksualności. I od takiego filmu, gdzie zapowiada się, że będzie dwoje bohaterów, właściwie zostaje głównym bohaterem sam Marek, dla którego Debora jest taką niezdrową obsesją. I w dodatku staje się w pewnym sensie, no właśnie, ta figura femme fatale staje się taką przyczyną jego upadku, dosłownie i w przenośni, no bo zaczyna zdradzać żonę, porzuca dawne życie, a później przechodzi to w taką chorą relację, gdzie po wybuchu wojny już oczywiście Debora jest całkowicie od niego zależna, prawda? Z jednej strony on jest od niej uzależniony w takim wymiarze, no właśnie takiej miłosno, bardziej seksualnej obsesji. Z drugiej strony ona jest od niego zależna w takim wymiarze, że ukrywa, jest przez niego ukrywana. I tylko to jest jej nadzieją na przeżycie okupacji. No, końcówka filmu też jest bardzo wymowna, może ktoś z Państwa chciałby nadrobić, więc nie będę tutaj zdradzać, ale moim zdaniem jest to taki film, gdzie ten kobiecy portret próbował być może inny niż zawsze, ale wyszło to słabo, bo ta bohaterka w żaden sposób gdzieś tej początkowo zasygnalizowane rysy charakterologiczne nie znajdują przełożenia w rzeczywistości, nie są w żaden sposób rozwijane. Natomiast Daleko od okna, trochę młodszy film Jana Jakuba Kolskiego, on został zrealizowany na podstawie, Debora jest ekranizacją powieści, tylko jeszcze dodam. Natomiast Daleko od okna to jest ekranizacja opowiadania Hanny Kral. I tutaj mamy troje głównych bohaterów, Jana, Barbarę i Reginę, ale tak naprawdę takimi głównymi bohaterkami i taką najciekawszą, powiedzmy, zależnością w tym filmie jest zależność właśnie między tymi dwoma kobietami, to znaczy Barbarą i Reginą. A chodzi w tym wszystkim o to, że Jan i Barbara, młode małżeństwo, które stara się o dziecko, ale nie może go począć, decyduje się na ukrywanie w czasie okupacji Żydówki, Reginy. I bardzo szybko dochodzi do tego, że Regina i Jan się do siebie zbliżają, kobieta zachodzi w ciążę. No i tutaj właśnie ta z jednej strony toksyczna, z drugiej strony bardzo ciekawa z perspektywy widza czy widzki zależność między dwoma kobietami sprowadza się do tego, że od Barbary zależy życie Reginy, która się u niej ukrywa, a od Reginy zależy macierzyństwo Barbary, ponieważ no, okazuje się, że Jan może mieć dzieci, skoro ma urodzić się dziecko jego i Reginy, to Barbara nie mogła zajść w ciążę przez cały czas. I powiedzmy, że jest to takie odwrócenie trochę tej sytuacji, gdzie mówimy o oddaniu życia za dziecko, prawda? Tutaj jest
taka sytuacja, trochę dziecko za życie, to znaczy Helusia, bo rodzi się dziewczynka, zostaje, no, zostaje przez Barbarę uznana właściwie za swoją córkę i szybko przez nią, no, nie tyle adoptowana, tylko po prostu przyjęta. Zostaje ochrzczona oczywiście. No, wszystkie takie rzeczy, które ogólnie dla całej sytuacji są uzasadnione w takim znaczeniu, że oczywiście, że po prostu trzeba ukrywać i Reginę, i dziecko, i nie można zdradzić jego prawdziwej tożsamości, ale jednocześnie mają taki wymiar no, tej niezdrowej relacji między kobietami i takiego ciekawego portretu macierzyństwa, to znaczy od tej strony takiej traumatycznej, gdzie tutaj można by się spodziewać, że dalszą częścią tego sporu kobiet, na przykład po okupacji, będzie to, która z nich dziewczynkę przyjmie, a tymczasem okazuje się, że Regina nie tylko nie chce Heli wziąć, jakoś przyznać się do niej, to znaczy opiekować się nią, ale no właśnie nie chce jej w ogóle znać. Dla niej to macierzyństwo, to znaczy to urodzenie dziecka w czasie okupacji było tylko i wyłącznie traumą. Więc myślę, że to taki bardzo wrażliwy, ciekawy, niejednoznaczny też portret i zarazem świetnie zagrany przez duo, ale też ogólnie trio aktorskie, jeśli wliczymy też Jana. I takim domknięciem tej dekady, a jednocześnie naszego wykładu, i też takim ciekawym wątkiem, właśnie pytaniem, co będzie dalej, czy to się ziściło, jest cud Purymowy z 2000 roku, gdzie no właśnie, mamy w końcu trochę inny film mamy w końcu inny film, który porusza wątki żydowskie w tej polskiej filmografii, powiedzmy tak, gdzie mamy wątki żydowskie, szczególnie powojennej filmografii, ale nie mamy wątku zagłady tak naprawdę, to znaczy gdzieś on tam pobrzmiewa w tle, powiedzmy, ale nie jest w ogóle tematem filmu. Pobrzmiewa w tle w takim sensie, że główny bohater filmu, Jan Kochanowski, dowiaduje się, że jest Janem Cohenem tak naprawdę. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, takie historie się zdarzają na całym świecie, a w Polsce to już w ogóle, ale Jan Kochanowski jest zaciekłym antysemitą i takim zadeklarowanym. I no właśnie ten wątek gdzieś tam zagłady, czy bardziej nawet Marca 68 pobrzmiewa w tle w takim sensie, ale nawet nie zostaje wymieniony z nazwy. Pobrzmiewa w takim sensie, że no z jakiegoś powodu rodzice zmienili nazwisko, prawda, po wojnie, ale zupełnie nie o to w tym filmie chodzi i to odkrywanie, ta opowieść o odkrywaniu swojej własnej tożsamości, o takim godzeniu się z tym, kim się jest, poszukiwaniu też, zdaje się być taką ciekawą zapowiedzią tego, co może się dziać w tym polskim kinie współcześnie, gdzie te wątki i te historie takie jak Jana Kochanowskiego są oczywiście obecne też w prawdziwym życiu. Szczególnie też wymowne jest to, że film został zrealizowany w cyklu Święta Polskie, a odnosi się do Święta Purim żydowskiego, także czuć tę taką, powiedzmy, atmosferę odbudowy, odnowy, nowego rozdziału w tym i żydowskim kinie, i żydowskim życiu w Polsce, no ale czy to się ziściło? Czy faktycznie mamy jakiś nowy etap i nowy rozdział i nowe tematy w polsko-żydowskim kinie? No, o tym chciałabym właśnie porozmawiać w czasie tej debaty, na którą razem z Justyną, razem z organizatorami serdecznie Państwa zapraszam 28 czerwca w Krakowie. Porozmawiamy o tym, co w tym polskim, polsko-żydowskim kinie się dzieje, czy się coś zmieniło, czy może się coś zmieni dopiero i jakie mamy na to w ogóle szanse. A dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nasze spotkanie było interesujące. I dziękuję też oczywiście za w ogóle cały cykl, bo tak jak Justyna wspomniała, online spotykamy się dzisiaj po raz ostatni. Bardzo dziękuję Państwu za obecność, a również organizatorom, czyli JCC Kraków, za zaufanie i za zaproszenie. Dziękuję bardzo. W zasadzie Michalina powiedziała wszystko to, co ja chciałam jeszcze powiedzieć na zakończenie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować ze strony JCC Kraków Michalinie za cały cykl naszych spotkań, bardzo interesujących spotkań. No i zapraszam bardzo serdecznie na rozmowę z dr Joanną Pleisner właśnie w czasie Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Już na żywo będziecie się Państwo mieli okazję zobaczyć z Michaliną w rzeczywistości. Dziękuję, jeszcze dobrego wieczoru. Dzięki serdeczne.